Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 62. Radę Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym, 24 listopada. Zaczynamy nasze obrady. Witam bardzo serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję wszystkich radnych. Witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę. Witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Dojdą do nas na pewno jeszcze pan sekretarz Andrzej Worobiec i na pewno dojdzie jeszcze pan Edward Drymuch. Informuję Państwa, że dzisiejszym protokolatem dzisiejszych obrad jest pani Sylwia Staszewska. W prowadzeniu dzisiejszej sesji pomagać mi będzie pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w internecie. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Gdyby było to niemożliwe, wówczas takie głosowania przeprowadzamy imiennie. Moje pytanie, czy wszyscy Państwo mają urządzenia do głosowania? Tak, więc głosujemy przy pomocy urządzeń. Szanowni Państwo, odczytam teraz dzisiejszy porządek obrad. Porządek obrad na dzisiejszą sesję przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie w prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 60. oraz 61. sesji Rady Miasta. Planowane jest również wystąpienie pana burmistrza, który poinformuje z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Punkt 5. Pismo w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. I mamy do procedowania na dzień dzisiejszy 5 uchwał. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej. Kolejna uchwała dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35. Kolejna uchwała, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023. Uchwała czwarta dotyczy emisji obligacji miasta Górowo i Ławeckie oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. I jest przewidziana również uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Górowie i Ławeckim przy ulicy Lizbarskiej. W punkcie 7 przewidziane są sprawy różne oraz zamknięcie obrad. Tak wygląda na dzień dzisiejszy porządek obrad. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę. Dodam jeszcze tylko, że zgodnie z listą obecności w dniu dzisiejszym obecnych jest 14 radnych. Brakuje pani Anny Piszczek, która informowała mnie o powodach swojej nieobecności. Informuję zatem, że posiadamy ustawowo wymaganym kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy, Wysoka Rado, do przegłosowania naszego dzisiejszego porządku obrad. Moje pytanie jest, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Zechce zagłosować. Dziękuję. Porządek dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu 3 dzisiejszego porządku dziennego. Jest to przyjęcie protokołu z 60. sesji Rady Miasta. Protokoły zostały przesłane do Państwa. Mówię protokoły, bo protokół 60. i 61. sesji zostały do Państwa przesłane. Czy ktoś z Państwa radnych miałby uwagi do protokołu numer 60 z 60. sesji? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 60. sesji Rady Miasta? Zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do protokołu sesji numer 61.
Czy również są tutaj uwagi do protokołu 61. sesji? Ja przypomnę, że to była uroczysta sesja wyjazdowa w szkole z ukraińskim językiem nauczania dotycząca nadania dla pana Mirona Sycza honorowego obywatel miasta Górowo. Nie widzę, przechodzimy zatem do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 61. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Dziękuję. Jeszcze mój głos, tak? Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Szanowna Rado, i tym sposobem jesteśmy w punkcie czwartym porządku dzisiejszego naszej sesji. Jest to informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, o przedstawienie takiej informacji. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie burmistrza miasta za okres od 25 października do 24 listopada bieżącego roku. Wysoka Rada w bieżącej kadencji podjęła 377 uchwał, z czego zrealizowanych zostało 257, a 120 znajduje się w trakcie realizacji. I tak, 10 listopada, za co serdecznie radnym dziękuję, odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Rady Gminy Górowo i Ławeckie, gdzie wicemarszałek województwa Miron Sycz otrzymał honorowe obywatelstwo miasta i gminy Górowo i Ławeckie. 11 listopada wspólnie uczciliśmy Dzień Niepodległości. Bardzo dziękuję radnym za obecność. 13 listopada uczestniczyłem w obchodach Dnia Niepodległości w naszej szkole podstawowej, a 14 listopada świętowaliśmy w Górowie Światowy Dzień Seniora. Dwa dni później natomiast pasowane zostało uroczyste pasowanie klas mundurowych w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim. Bardzo podniosło uroczystość. Gratuluję serdecznie Zespołowi Szkół i Kadrze Pedagogicznej, a przede wszystkim promowanym kadetom. I 21 listopada odbyło się spotkanie w Komendzie Straży Pożarnej Państwowej w Elblągu. Dotyczyło to programu Bitwa o Remizy. Ja potem o tym powiem parę słów więcej. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na kartę dużej rodziny 84 zł, na świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym o kwotę 47 747 zł, na realizację zadań bieżących, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 10 969 zł, na program wsparcia rodzin za życiem o kwotę 24 980 zł. Natomiast zmniejszone zostały dotacje na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 12 852 zł, na realizację zadań z pomocy społecznej o kwotę 23 060 zł oraz na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów o kwotę 10 000 zł. Jeśli chodzi o trwające w mieście inwestycje, to za chwilę zakończona zostanie inwestycja Sikorskiego-Grasickiego. Tam, jak widzicie, bardzo sprawnie już jest położony asfalt. Zakończone są praktycznie prace, jeśli chodzi o polbruki. Czyli można powiedzieć, że te najważniejsze drogi przelotowe przez miasto będą zrobione w bardzo dobrym standardzie. Trwa proces projektowania. Trwa dosyć długo, dlatego że tam są projektowane instalacje podziemne, instalacja gazowa, etc. Tego sporo jest. Uzgodnienia trwają z instytucjami właściwymi, a mówię tutaj o ciągu ulic Inwalidów Nadbrzeżnej. Czyli tutaj musimy jeszcze chwileczkę poczekać, ale zakładam, że prace rozpoczną się, jeżeli pogoda pozwoli, na początku przyszłego roku. Ta inwestycja, przypomnę, obejmuje także wszystkie boczne uliczki, które odchodzą od ulicy Sikorskiego. Przesłano nam opracowanie archeologiczne, jeśli chodzi o Stare Miasto, czyli te wszystkie ulice Okrężna, Ripeckiego i tak dalej. To opracowanie jest dosyć opasłe, jak pewnie widzieliście, tam było ponad 20 wykopów archeologicznych przygotowanych. W tej chwili to opracowanie znajduje się już w naszym posiadaniu. Prześlemy je do konserwatora zabytków w Olsztynie celem uzgodnienia rodzaju nawierzchni, jaki będziemy mogli położyć w tym drugim pasie naszego Starego Miasta. I ta inwestycja też rozpocznie się, myślę sobie, wiosną przyszłego roku, może wczesną. I następne w kolejności, to jak pamiętacie, będzie ulica Chopina. Tutaj już jakby jesteśmy po pracach koncepcyjnych. Ulica Lizbarska, Olsztyńska, ścieżka pieszo-rowerowa, tam też jakby w tej chwili przygotowujemy wstępną koncepcję, jak chcemy tą ścieżkę wykonać.
bo to jest też kwestia, ile pieniędzy mamy, w jakiej szerokości to będzie i tak dalej. Ulica Zwycięstwa, tutaj trzeba będzie skonsultować się z mieszkańcami w kilku kwestiach. No i ulica Polna Nowa, to są te wszystkie inwestycje, nad którymi pracujemy na bieżąco. Natomiast no, myślę sobie, że jak widzicie zresztą wieloletnią prognozę w projekcie budżetu, który za chwilę dostaniecie, to te inwestycje mamy rozpisane, panie skarbnik, do 2025 roku, nie? Po prostu no, nie damy rady tego zrobić, kwestia siły środków. Musimy to rozłożyć na 2 najbliższe lata, będzie co robić. Jeśli chodzi o premie frekwencyjne, bo pewnie już jakby wiecie o tym, że Górowo i Ławeckie jako miasto, które osiągnęło najwyższą frekwencję w powiecie spośród miast, spośród gmin, która liczy poniżej 20 tysięcy mieszkańców, Bartoszyce Szczęśliwy mają 21 tysięcy mieszkańców. To premie należą się nam. Milion na remizy, już dostaliśmy informację, że jest nam, no powiedzmy, zagwarantowany. Będzie to dosyć trudny montaż finansowy. Jest trochę obostrzeń, więc nie wiemy, czy będziemy w stanie wykonać to, co chcieliśmy wykonać, ale w ramach tego miliona złotych można naprawdę zakupić sprzęt i dokonać takich remontów, remizy, które pozwolą wykorzystać tą dotację w całości, bo jak do miliona, to trzeba do miliona wykorzystać. Wczoraj pani dyrektor Ośrodka Kultury i pani kierownik MOPS-u podjęły się zadania i myślę, że dzisiaj będzie zarejestrowane koło gospodyń wiejskich, ponieważ pani Ania Januszek się uśmiecha, bo brała udział w tym procederze, ponieważ na stronie Ministerstwa Rolnictwa jest informacja, że premie frekwencyjne od Ministerstwa Rolnictwa będą wypłacone dla koła gospodyń wiejskich, a nam się też to należy, a jako żywo koła gospodyń nie mieliśmy, więc w związku z tym, że jesteśmy miastem do 5 tysięcy mieszkańców, to możemy mieć legalnie, także rejestrujemy. Zostaje nam jeszcze, ale tu nie mamy żadnych informacji, 250 tysięcy na kluby sportowe i 1 000 000 zł na budżet obywatelski, ale na razie tu ministerstwa milczą. Na razie tylko te dwa, tak, czyli Ministerstwo Administracji i Ochrony Środowiska i Klimatu, powiedzmy, się wypowiedziało i Ministerstwo Rolnictwa. Mam nadzieję, że odchodzący rząd dotrzyma słowa. Walczymy zażarcie z bobrami. Postanowiliśmy zabezpieczyć te najcenniejsze drzewa na kąpielisku. Ja mówię o dębach już, bo nie będziemy wszystkiego okręcali siatką drucianą, natomiast pan Janek Sadowski z panem Ukianowiczem zabezpieczyli te najładniejsze drzewa na kąpielisku. Jednocześnie na naszą prośbę działania podejmą Wody Polskie. Będą one polegały na likwidacji żeremi, bo miasto to nie jest miejsce generalnie bytowania. Nie powinno być miejscem bytowania bobrów, bo generalnie powodują zagrożenie, tak, różnego rodzaju. I jednocześnie podjęliśmy próbę o pozyskanie odszkodowania za szkody poczynione przez bobry. No nie nasze bobry, państwowe. Więc o takie odszkodowanie wystąpiliśmy. Trwają w mieście nasadzenia zieleni. Jak widzieli państwo, przed zimą przygotowaliśmy dużą część klombów. W klombach zostały zasadzone rośliny cebulowe, a w dalszej części roku, w przyszłym roku późno wiosną, będą uzupełnione na nasadzenia jednoroczne. Kolejny klomb został też przygotowany już na nasadzenia takie wieloletnie, analogicznie do ulicy Kościuszki, tam się sprawdziły bardzo ładnie te trawy. To w tym roku ozdobiliśmy, mam nadzieję, cały ciąg ulicy Wyszyńskiego od skrzyżowania z Przemysłową aż do, powiedzmy, Róży Wiatrów, tak to sformułujmy. Czekamy nadal na ekspertyzę, jeśli chodzi o ośrodek kultury. Tam termin jest do 28 listopada. Mam nadzieję, że otrzymam ją w terminie. I jednocześnie kończymy projekty unijne, które mieliśmy związane z ośrodkiem kultury. Został zakończony projekt Wielokulturowość 1, tak w skrócie nazwę. Rzeczy, które w ramach tego projektu kupimy i za chwilę użyjemy, to jest na przykład namiot duży z nagrzewnicą. To jest coś, co nam było bardzo potrzebne, ponieważ od wielu lat robimy Wigilię Miejską i największym kłopotem na Wigilię Miejską jest to, że jest zimno. Przychodzą dzieci z przedszkola, przychodzą małe dzieci ze szkoły podstawowej i po prostu no, zwykle pogoda jest taka, że nie da się wytrzymać. Myślę sobie, że dzięki tym udogodnieniom uda się tą Wigilię przygotować tak, żeby wszyscy mogli do końca brać w niej udział.
I w tym tygodniu, a być może na początku przyszłego, zamkniemy drugi projekt Wielokulturowość 2. Obydwa projekty tak naprawdę doposażają nasz ośrodek kultury po prostu we wszystko, co mógłby kiedykolwiek potrzebować do swojej działalności. Tam przez najbliższe 10 lat generalnie zakupów, oprócz tego, co się naturalnie zużywa, nie trzeba będzie wykonywać. Cóż to jeszcze? No i 14 grudnia zapraszam wszystkich radnych, wszystkich widzów na Wigilię Miejską, tak jak co roku. Tu jeszcze wspomnę, że odbyłem spotkanie z przedstawicielami klubu sportowego Kresowia, z panem Tomkiem Pacewiczem przede wszystkim. Rozmawialiśmy o brakujących funduszach, jeśli chodzi o utrzymanie klubu. Tam opłaty związane z opłatami sędziowskimi, no i te inne powzrastały. Wypracowaliśmy satysfakcjonujący wszystkich konsensus. Także klub będzie mógł w przyszłym roku działać bez przeszkód. I myślę, że to wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za bardzo szczegółowe przedstawienie tej informacji. Czy ktoś z państwa radnych miałby pytania do tego? Bardzo proszę, pan radny Gajdamowicz się zgłasza. Panie burmistrzu, mi chodzi o te premie frekwencyjne, a konkretnie o program. Czy to będzie na zasadzie jakiegoś operatora, czy pieniądze będą spływały tutaj? Jak to będzie wyglądało? I czy wiadome, kto będzie, bo może jeszcze konkretnie o tych budżecie obywatelskim i klubach sportowych nic nie ma, ale czy wiadomo, w jakich obszarach, jakie ministerstwa będą za to odpowiedzialne, żeby gdzieś tam się obserwować, tak, żeby gdzieś tam nam nie umknęło? Czy przychodzą bezpośrednio informacje tutaj do nas, do miasta? Słuchajcie, no tak żeby powiedzieć wprost, no oglądacie telewizję. I wiecie, jak to wygląda. Jak się ogarną w ministerstwie za chwilę, no to może będzie jakaś informacja. Na razie się ogarnęło rolnictwo. Jeśli chodzi o strażaków, no to tutaj mieliśmy jakby funkcjonujące struktury na bieżąco Państwowej Straży Pożarnej, które pilotowały to, więc tutaj dosyć szybkie decyzje były. Tu w przypadku strażaków to będzie montaż. Pół miliona daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, powiedzmy tak, i tu znamy procedury, jak to można wziąć, a drugie pół miliona daje Ministerstwo Administracji w skrócie. Jeśli chodzi o te koła gospodyń wiejskich, to po prostu znalazłem informację, bo przeglądam, bo szukam tego. Od 2,5 miliona, słuchajcie, piechotą nie chodzi, więc pilnuję tego tematu. Że są te koła gospodyń, to jest powieszona informacja tam bodajże przedwczoraj, więc natychmiast poprosiłem nasze panie, żeby założyło koło gospodyń wiejskich w mieście, bo jak się okaże, że jednak tylko koło gospodyń może dostać na konto te pieniądze, to trzeba mieć takie, nie? Jeśli chodzi o sport, nikt nic nie wie na dzisiaj jeszcze. Nikt nic nie wie. I jeśli chodzi o budżet obywatelski też, jedyna informacja, która jest jakby dla mnie pocieszająca, to jakiś czas temu odchodzący rząd przyjął nowelizację projektu bodajże budżetu, zwiększając wydatki tego budżetu o miliard, no tak dobrze powyżej miliarda na realizację obiecanych premii frekwencyjnych. Więc jak będą te pieniążki dzielone, w jaki sposób, w jakiej formie, ja sobie mogę wyobrażać, tak? Ja to widzę bardzo prosto, jeśli chodzi o sport, zgromadzę przedstawicieli wszystkich klubów sportowych w mieście, a jest ich kilka i jakoś to wspólnie podzielimy po prostu. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to najpierw zaczniemy rozmawiać w tym gronie, tak jak tu siedzimy, bo po to jesteście radnymi wybranymi w powszechnych wyborach, a potem jakby przeprowadzimy dalszą część procedury. Ale no, strach dzwonić do ministerstwa, bo nie wiadomo, kto odbierze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze uwagi? Nie widzę. Jeszcze raz powiem, że dziękujemy za tą informację. Tych inwestycji jest tyle, że pan burmistrz jeszcze zapomniał powiedzieć jeszcze właśnie o remontu dachu na naszym ratuszu, bo to też jest inwestycja tutaj też przewidziana. I jeszcze zabytki, tutaj 400 tysięcy na nasze cmentarze jeszcze. Na cmentarze właśnie. Tutaj prawdopodobnie właśnie kwestie ogrodzenia i tak dalej, będzie to też ładnie wyglądało. Także widać, że no miasto nasze tutaj no naprawdę bardzo dużo pozyskało środków. No dzięki tutaj naszej administracji w ratuszu te środki są pozyskiwane i widać na jaką dużą skalę. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do punktu 5 naszego porządku dziennego. Jest to pismo w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Otrzymaliśmy w tej sprawie, Szanowna Rado, pismo. Jest to pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W nawiązaniu do pisma z dnia 1 września dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej
budżetowej pod nazwą Biuro Regionalne Warmińsko-Mazurskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, uprzejmie informuję, że proponowana wysokość dotacji na 2024 rok dla gminy wynosi 1050 zł. Niniejsza kwota została obliczona na podstawie algorytmu wypracowanego w roku 2004 przez konwent starostów i zaakceptowanego przez marszałka województwa oraz danych pochodzących z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismo to trafiło do naszych komisji. Tutaj komisją wiodącą była Komisja do Spraw Budżetu. Ja tylko przypomnę, pozwoliłem sobie tutaj wydrukować statut Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jest na stronie tutaj. I takie kilka informacji tylko ogólnych. Siedzibą tego biura jest miasto Bruksela w Królestwie Belgii. Podstawowym celem tego biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja tego regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami Unii Europejskiej. Do zakresu działania tego biura należą w szczególności zadania informacyjne, bieżące informowanie województwa warmińsko-mazurskiego o zmianach, kontakty z instytucjami, pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli i inne. Tak jak widać, to biuro jest potrzebne i bardzo proszę w tym momencie pana przewodniczącego, pana radnego Rochunia o informację Komisji Spraw Budżetu naszego miasta. Komisja podtrzymuje wcześniejsze pismo, a więc przeczytam opinię. Komisja Planu Budżetu, Handlu i Usług z dnia 21 listopada 2023 roku wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2024 rok kwoty 980 zł zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 sierpnia 2023. Celem przekazania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Sylwia, jest to informacyjnie, tak? Przegłosować. Dobrze. Szanowni Rady, przystępujemy do przegłosowania tej informacji, którą przedstawił pan radny Rochuń. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem propozycji, czyli dofinansowania w kwocie 980 zł, zechce zagłosować. Czekamy na jeden głos jeszcze. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kwota 980 zł zostanie przekazana na utrzymanie biura w Brukseli. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do już naszych uchwał. Pierwszą uchwałą będzie postanowienie dotyczące pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej. Tak jak wiemy, pieniądze są zbierane tutaj z naszych opłat za wywóz naszych śmieci, jednak te kwoty są niewystarczające. Ja tu odczytam uzasadnienie do uchwały. Uzasadnienie. Zgodnie z nowelizacją uchwały z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy postanawia w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki pozyskane przez gminę miejską Górowo i Ławeckie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania. Gmina z pobranych opłat pokrywa koszty funkcjonowania systemu odpadami, które obejmują odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów oraz obsługę administracyjną tego systemu. Na dzień 15 listopada dochody wykonane wynoszą 882 596 zł, zaś wydatki wykonane wynoszą 1 084 000. Tu jest różnica 201 000. W gminie miejskiej system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się, zatem zmuszona jest ona w 2023 roku pokryć koszty gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest umożliwienie gminie miejskiej pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami ze środków własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tak brzmi uzasadnienie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym, bardzo proszę, pan radny Chorak się zgłasza. Mam pytanie, czy ten deficyt spowodowany jest też zbyt niskimi stawkami za wywóz odpadów, czy spowodowany też jest, że tak powiem, nie wpłynięciem środków od mieszkańców? Pani skarbnik będzie uprzejma. Bardzo proszę, pani skarbnik. To znaczy, może ja tak w skrócie powiem, że wynika to i zarówno z tego, że stawki są być może trochę za niskie, jak i z tego tytułu, że tych śmieci jest po prostu bardzo dużo. I wywóz jest coraz droższy. A jeśli chodzi właśnie też to, żebyście państwo nie myśleli, że windykacja nie funkcjonuje, tak? My jakby jak najbardziej z tych osób, których możemy ściągnąć pieniążki, ściągamy na bieżąco, tak? Są tytuły wykonawcze, komornicy, także to wszystko funkcjonuje. No ale niestety tak to wygląda na tą chwilę. Czyli z tego pan radny Szerek się zgłasza, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, czy to oznacza, że zaczynamy się przygotować do podwyżki? Odpowiem przewrotnie. Wszystko w rękach państwa radnych. Przez 5 lat, jak będziemy dopłacali po 200 tysięcy, to wydamy z budżetu 1 000 000 zł, a do każdej ulicy, którą będziemy chcieli zrobić, potrzebny jest wkład własny. Nie? Każda ulica to jest mniej więcej 200 tysięcy. To prosty wybór przed nami. To tak to wygląda. I tak jak pani skarbnik powiedziała, windykacja jest realizowana na bieżąco, więc tutaj zaległości generalnie nie ma. Nie jesteśmy w stanie oczywiście ściągnąć opłat od wszystkich mieszkańców, ponieważ istnieje taka kategoria osób, które nie posiadają dochodów, a jednak produkują śmieci, z zasiłków MOPS-u ściągać te należności nie możemy. W każdym innym wypadku, tutaj, że tak powiem, nasze panie z księgowości działają bardzo skutecznie. System odpadów myśmy analizowali wielokrotnie, to jak wygląda, tak? Zarówno pracowaliście jako rada z panią Katarzyną Łuczkowską, jak i wspólnie pracowaliśmy, rozmawialiśmy z firmami, które wywożą te śmieci. Staraliśmy się obniżyć te koszty poprzez obniżenie częstotliwości wywozów, ale mówiąc krótko, to wszystko podrożało. No, transport samochodowy, tak, bo to samochody wożą, to po prostu jest drożej. Płace minimalne, tu koszty wzrosły, również koszty składowania tych śmieci, również koszty zagospodarowania tych śmieci na instalacji centralnej w Olsztynie czy na Wysiece. Wszystko po prostu podrożało. I tego jakby na to wpływu żadnego nie mamy. Nie? Więc tu jest jakby to proste pytanie, że Wysoka Rada będzie musiała się w przyszłym roku zastanowić, czy zostawiamy ceny śmieci na tym samym poziomie, ale dopłacamy z budżetu i nie będziemy mieli pieniędzy na jakieś tam inne działania, czy podniesiemy, urealnimy opłaty za zagospodarowanie śmieciami i będziemy mieli pieniądze na realizację oczekiwań naszych mieszkańców. No to tak od zawsze ten dylemat mamy, nie? Pan radny Chorak, bardzo proszę. Mam pytanie, czy w związku z nadchodzącym nowym rokiem, no i też sytuacją, nie ukrywajmy, inflacyjną, która się w miarę stabilizuje, mamy jakieś informacje na temat gromadzenia tych odpadów, wywozu, czy kwestia będą podwyżki, czy nie będzie, jesteśmy udziałowcem, więc chyba raczej takie informacje mamy pod koniec roku. Jeśli chodzi, bo pamiętajcie, że to, co płacimy za śmieci, jest jakby dwuskładnikowe. Jeden składnik opłaty to jest koszty wywozu, który płacimy firmie, którą wyłaniam w przetargu. I taki przetarg, nie wiem, czy już został ogłoszony, albo za chwilę zostanie ogłoszony, bo pani Katarzyna przygotowywała dokumentację do tej procedury. A druga opłata to jest opłata do instalacji ZGOK. Na razie nie mamy informacji, że chcą podnosić cenę na bramie w żaden sposób, ale to jakby jest sytuacja dynamiczna, nawet mogą podnieść to w trakcie roku, tak, bo to nie jest podatek. Naszym przedstawicielem przy ZGOK-u olsztyńskim jest, z mojego upoważnienia, pani Katarzyna Łuczkowska. Jeżeli pan radny i Wysoka Rada chce, to przygotuje taki raport na najbliższą komisję, dobra?
Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że w celu ograniczenia kosztów miasto wprowadziło ograniczenia wywozu tych śmieci. Ja przypomnę, tutaj na domkach na przykład śmieci wywożone są raz w miesiącu. Jeżeli chodzi o plastiki, śmieci zmieszane wywożone są co 2 tygodnie. Wydaje się, że tutaj już w mieście większych już oszczędności za bardzo nie można zrobić. Zmieszane na domkach co 2 tygodnie. Zmieszane? Tak, tak, co 2 tygodnie. Więc tutaj wygląda na to, że no już większych oszczędności no nie można, bo po prostu tymi śmieciami zarośniemy. Ja tutaj nie ukrywam, rozmawiałem z panią Łuczkowską, która zajmuje się tym elementem i tutaj no, po to, żeby system się bilansował, potrzebna byłaby podwyżka kilkuzłotowa w przyszłym roku, żeby ten bilans, żeby to się bilansowało. Na dzień dzisiejszy, Wysoka Rado, podejmujemy uchwałę w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskie Górowo i Ławeckie. Uchwała Rady Miasta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości w gminach miejskich, proszę o spokój, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Postanawia się pokryć w 2023 roku część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie miejskiej Górowo i Ławeckie z dochodów własnych gminy, nie pochodzący z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do kolejnego punktu naszego porządku dziennego. Jest to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35. Bardzo proszę panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk o przedstawienie tych zmian. Proszę Państwa, zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2023 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Górowo i Ławeckie. Dochody ogółem zwiększono o 551 660 zł 96 groszy, z czego dochody bieżące zwiększono o 573 089 zł 36 groszy, a dochody majątkowe zmniejszono o 21 428 zł 40 groszy. Wydatki ogółem zwiększono o 601 486 zł 96 groszy, z czego wydatki bieżące zwiększono o 561 390 zł i 96 groszy, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 40 096 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 3 544 000 i 49 zł. W całym okresie prognozy miasto Górowo i Ławeckie spełnia relację, o której mowa w artykule 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, w którym wykazane są przedsięwzięcia. Do załącznika tego dodano następujące przedsięwzięcia. Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie i Ławeckim, budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Olsztyńskiej w Górowie, przebudowa ulicy Chopina i Zwycięstwa wraz z parkingiem, przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć. Wielokulturowość to nasz potencjał. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo, pani skarbnik. Czy jest ktoś z Wysokiej Rady? Bardzo proszę, pan Kamil Bachanowicz. Ja mam takie uwagi, może nie do części merytorycznej, przepraszam, ale do technicznej. Jeżeli chodzi o tutaj o załącznik, o stronę pierwszą załącznika, bo jest to zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2025. Natomiast tutaj w tym pierwszym załączniku jest mowa tutaj, że ustalono na lata 2022-2025 nad tabelką. Czy to jest błąd, czy to jest, czy tak powinno być? Ale to dotyczy średniej, siedmioletniej, która została ustalona. Czyli tak powinno być, tak? 2022-2025, tak? Tak. Jeszcze jedna sprawa odnośnie podstawy prawnej, bo ponieważ tutaj ustawę o finansach publicznych wymienia się w tej uchwale w
projekcie uchwały trzy razy. I trzy razy jest podany inny dziennik ustaw. Trzy razy. Czyli mówię tutaj o uchwale, tak? Czyli na czołówce uchwały jest prawidłowy, aktualny dziennik ustaw podany, natomiast na stronie drugiej z 10, tutaj w objaśnieniach, jest dziennik ustaw już podany z 2019 roku. Natomiast oraz w załączniku numer 2 do uchwały w punkcie 1.1 również jest podany inny dziennik ustaw. Tak, tylko że to już jest jakby wydruk systemowy. Ja tego nie zmieniam. Tak, nie mam na to wpływu. Na ten wydruk. To jest wydruk z systemu naszego. Ja zwróciłem na to uwagę, bo ponieważ jak ja złożę wniosek jakiś z innym dziennikiem ustaw u siebie w pracy, to jest cofany, także tutaj też są trzy inne. To są dopiski z ministerialnego systemu. Nie mam na to wpływu. Ja myślę, że sprawę załatwia, słuchajcie, ten dopisek z późniejszymi zmianami. Tak, ale tutaj też w innych też są późniejsze zmiany a są trzy inne ustawy prawne. Dziękuję bardzo. Wszystko. Mógłby ewentualnie zwrócić komuś uwagę, że w podstawie prawnej, który system generuje gdzieś tutaj jest ten, tak. No nie będziemy ministerstwa pouczać, oni pewnie sami tutaj są w stanie wyłapać takie rzeczy. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze pytania, uwagi w sprawie wieloletniej zmiany prognozy finansowej? Nie widzę. Wysoka Rado, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35 na podstawie stosownych przepisów ustawy o finansach publicznych. Uchwala się, co następuje. W uchwale nr 323 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Załącznik pierwszy, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie nr 1 do uchwały. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć miasta Górowo i Ławeckie stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały określenie w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023. Tutaj pani skarbnik ma bardzo gorący okres, jak to zawsze w grudniu, bo to się wszystko musi bilansować. Zmiany są dokonywane, które tutaj są niezbędne. I bardzo proszę panią skarbnik o przybliżenie tematu zmian w budżecie miasta. Proszę państwa, zmiany są następujące. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 295 683 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zmianach planu dotacji, zarówno zmniejszające, jak i zwiększające w poszczególnych działach dotyczących pomocy społecznej. Zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 100 000 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Pozostałe zmiany to zwiększenia w zakresie wykonanych już dochodów, to jest wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek, kosztów upomnień, wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, czy też opłat za zajęcie pasa drogowego. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 345 509 zł. Zwiększenia te dotyczą przede wszystkim opłat za wywóz śmieci, czyli za opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt podopiecznych w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ośrodkach, którzy są tak umieszczeni, zabezpieczenie środków na wykonanie projektu w ramach planowanych inwestycji. No i to są te inwestycje, o których wspomniałam wcześniej. Tu przypomnę, budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Olsztyńskiej, przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie, przebudowa ulicy Polnej, Nowej, Licbarskiej, zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie i Ławeckim. Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek podległych jednostek w celu zabezpieczenia planu po wcześniejszym przeanalizowaniu potrzeb.
Wyżej wymienione zmiany wpłynęły na wysokość deficytu miasta i wynosi on 3 544 049 zł. Zostanie on pokryty kredytem w kwocie 519 285 zł, pożyczką w kwocie 570 tysięcy, wyemitowanymi papierami wartościowymi w kwocie 1 800 000, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 228 053 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 426 711 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych miałby uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Tutaj pani skarbnik zacytowała elementy, prawie wszystkie zawarte w tej uchwale, dlatego ja nie będę tego czytał. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, uchwały z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miasta uchwala, co następuje. I to wszystkie te elementy są zawarte przez panią skarbnik. Kto jest z Państwa za przyjęciem takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do punktu dotyczącego emisji obligacji, uchwały dotyczącej emisji obligacji Rady Miasta Górowo i Ławeckie oraz określona zasad ich zbywania i nabywania i wykupu. Uchwała taka przez Wysoką Radę została już podjęta, ale ta uchwała trafiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. I mam tutaj przed sobą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie badania zgodności uchwały Rady Miasta z dnia 25 października 2023 roku w sprawie emisji obligacji Miasta Górowo i Ławeckie oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na podstawie stosownych przepisów o regionalnych izbach obrachunkowych oraz o samorządzie gminnym uchwala i stwierdza nieważność tej uchwały. Także ta uchwała została uchylona. Jesteśmy zobowiązani, Wysoka Rado, na nową taką uchwałę podjąć. I bardzo proszę ewentualnie panią skarbnik o przybliżenie, czego dotyczyła ta nieścisłość i niewłaściwość. Bardzo uchwała, proszę. Proszę państwa, w sprawie emisji obligacji ma taką samą formę, jaką miała w poprzednim, w czasie, tak? Dzięki, w poprzednim kształcie, słubrak. W prostych słowach, unieważniona została dlatego, że w uchwale naszej zmieniającej budżet w poprzednim czasie nie było zapisu, że deficyt pokrywany jest z wyemitowanych obligacji. Czyli jakby w tym paragrafie drugim naszej uchwały obligacje były ujęte w punkcie kredyty. Nie było wyszczególnionej tej pozycji. I na tym, że tak powiem, w prostych słowach polegał błąd. Czy tak w miarę jasno? Taka kwestia techniczna generalnie, tak? W uchwale zmieniającej z 24 października. I tam w paragrafie drugim deficyt budżetu miasta wynosi i zostanie pokryty kredytem w kwocie i tam jest, jak dobrze pamiętam, tak. Którą uchwałę pan ma? Ja mam uchwałę dotyczącej emisji obligacji. Czy... Tak. Nie, ja mówię o zmianie budżetu 24 października. Tam nie było wyszczególnionych obligacji. Literalnie nie było wpisane, że wyemitowane, tak, 1 800 000, tylko w jednym punkcie w kredytach. I na tym polega. On był komplementarny obie uchwały. Tak, tak, tak. I dlatego stwierdzono nieważność. Tak, 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 tak. To obligacja to jest identyczna, nic się nie zmieni.
Z tego wynika, że mamy nadzór nad sobą w postaci Regionalnej Izby Obrachunkowej i bardzo dobrze. Izba Obrachunkowa w Olsztynie bada zgodność podejmowanych naszych uchwał, szczególnie finansowych, z prawem. Zauważyli tą nieprawidłowość i ta uchwała została, no, stwierdzona jej nieważność. Dlatego jesteśmy, Wysoka Rado, zmuszeni wydać kolejną uchwałę, podjąć o kolejną uchwałę w tej samej sprawie. Pozwolę sobie, Wysoka Rado, odczytać fragmenty tej uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 24 listopada w sprawie emisji obligacji Miasta Górowo-Iławeckie oraz określana zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Proszę o ciszę. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, Rada Miasta uchwala, co następuje. Miasto Górowo-Iławeckie wyemituje obligacje na łączną kwotę 1 800 zł. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje nie będą zabezpieczone jakimś tutaj drukiem wodnym. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu miasta. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach. I tych serii tutaj będzie 5 na kwotę 1 800 000. Cena emisji jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Górowo-Iławeckie. I wykup tych obligacji nastąpi po 8 latach, w roku 2031, 32, 34 i 35. W kolejnych 5 latach te obligacje będą wykupywane. I oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji będzie równe stawce WIBOR 6 miesięcy. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Górowo-Iławeckie. Rozchody związane z wykupem tych obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodami miasta. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Taka jest treść uchwały. Poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji miasta Górowo-Iławeckie oraz zasad zbywania, ich nabywania i wykupu, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, przechodzimy teraz już do ostatniej naszej uchwały przewidzianej na dzień dzisiejszy. Porządek dzienny mówi o uchwale w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Licbarskiej. Ta uchwała jest tutaj kolejną z tych uchwał. Pan Edward porządkuje sprawy związane z tymi rzeczami. Czy ktoś z państwa miałby uwagi, pytania w tym temacie? Jeżeli nie ma, ja odczytam tą uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia dzisiejszego, 24 listopada, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Licbarskiej. Na podstawie stosownych przepisów o gospodarce nieruchomościami naszej uchwały z 2015 roku z 14 maja w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej, uchwały o samorządzie gminnym, uchwała Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 248 tysięcznej nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy miejskiej na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Dotyczy gruntu i terenu przy tej spalonej stolarni. Tam część tych gruntów jest właśnie sprzedawana na rzecz właścicieli tej nieruchomości. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować.
Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, i w ten sposób zrealizowaliśmy wszystkie najważniejsze punkty naszej dzisiejszej sesji. Przechodzimy teraz do spraw różnych. Bardzo proszę, jeżeli są sprawy różne, bardzo proszę. Pan radny Łukianowicz się zgłasza, bardzo proszę. Mam takie pytanie. Jakiś czas temu mieliśmy w budżet wpisaną rozbiórkę internatu. No, na razie na chwilę obecną znikła ta sprawa z budżetu. Mam pytanie, czy my w najbliższym czasie będziemy podejmowali ten temat w najbliższych latach, rozbiórki tej? I drugie moje pytanie, czy podejmiemy jakieś działania odnośnie dworca, bo tam też kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, czy będziemy próbowali go przejąć, czy z tą wiatą coś zrobić dla wiatą autobusową, czy na razie dajemy sobie spokój z tym. I trzecie pytanie odnośnie zabytków. My w przyszłym roku będziemy chcieli je zrealizować, te projekty, czy to się okaże w przyszłości? Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz Jacekostka. Tak po kolei, no może nie do końca po kolei. Jeśli chodzi o dworzec, to już takie rozmowy z PKP trwają. Tam jest kłopot polegający na tym, że PKP może byłoby skłonne przekazać sam budynek, ale tylko budynek, a my chcemy całość gruntów. Bo to jest bez sensu, tak? Dostaniemy budynek, na który wydamy 10 milionów, to jest punkt wyjścia, tak? Remont ośrodka to jest pikuś w porównaniu z tym, co trzeba zrobić byłoby przy dworcu. Więc chcemy otrzymać od nich całość, natomiast problem polega na tym, że PKP to nam to może sprzedać. Więc tak, tak to formalnie wygląda. Więc działania podejmujemy, ale tu znowu trzeba zakolejkować. Dlatego, że sami widzicie, że już w ten budżet macie wpisane pierwsze pieniądze na rozpoczęcie kolejnych inwestycji. W przyszłym roku będziemy robili, tak jak z panią skarbnik informowaliśmy, inwestycje drogowe w mieście będziemy kontynuowali do roku 2025. Na każdą z tych inwestycji trzeba będzie wkładu własnego. W trakcie każdej inwestycji zawsze się okazuje, że coś jeszcze trzeba zrobić. Sami o tym wiecie, więc trzeba będzie wydać dodatkowe 50 tysięcy albo ileś na jakieś studzienki albo na coś tam, co tam wyjdzie w trakcie pracy. Ja przypomnę też, że mamy w program Nie ma zdrowego życia bez czystego powietrza. Miast CITA został wpisany remont przedszkola i budynku gimnazjum. Każdy z tych budynków będzie wymagał wkładu własnego, moim zdaniem, w okolicy 500 000 albo lepiej, nie? Jakby myślenie o kolejnych inwestycjach, no trzeba zakolejkować, nie? Bo to nie jest nasz teren. To nie jest nasz teren, PKP nie jest zainteresowany, myśmy prowadzili z nimi korespondencję w ten sposób. PKP argumentuje to tym, że to jest wydzierżawione przewoźnikom, tym busowym, i to oni powinni zarówno zadbać o jakość nawierzchni, jak i wiatę. My na pewno będziemy dbali o naszą wiatę przy przystanku, tutaj przy szpitalu, nie? Przypomnisz mi jeszcze, jakie pytanie zadałeś, bo jeśli chodzi o internat, w tym roku nie realizujemy tej inwestycji, po prostu byśmy się udusili. Za dużo jest, a inne inwestycje wymagały dodatkowych środków i pani skarbnik przesunęła środki, które mieliśmy przeznaczone na rozbiórkę starego internatu, na inne inwestycje, ale od tego nie uciekniemy, no bo po prostu z tym budynkiem coś trzeba zrobić. Znowu, koszt jego rewitalizacji to będą potworne pieniądze. Taniej zbudować dwa razy większy, przypuszczam, niż remontować ten. Więc stąd takie najbardziej oczywiste rozwiązanie to jest rozebrać, zrobić tam skwer i tyle. I trzecie pytanie. A i zabytki. Tak, w przyszłym roku planujemy wykonać te inwestycje, tym bardziej, że jeśli chodzi o parafie, to one dostaną to od nas w formie dotacji jednorocznej. Tam dotacji zapośredniczonej przez Urząd Miasta, więc będą musiały być wykonane witraże w ukraińskim kościele, w katolickim remont organów i w prawosławnym remont dachu w przyszłym roku. My planujemy również wykonać remont dachu na ratuszu i mamy te dodatkowe środki na ogrodzenia cmentarzy. Myślę też, że w przyszłym roku, bo tam te wkłady własne są jakieś minimalne, o ile pamiętam, też 5% czy jakieś takie, bo bardzo, czy nawet nie, bardzo małe wkłady własne są. I tyle. Obserwatora mamy informacje, jak mają być ogrodzone te cmentarze, czy jakieś zrobić? Nie, na razie jeszcze nie robiliśmy tutaj przymiarki.
po kolei słuchajcie, to ja wam przypomnę, że dział inwestycyjny w mieście Górowej Ławeckie składa się z pana Edwarda Drymucha, tak? Jeśli chodzi o inwestycje drogowe i infrastrukturalne. To, że pan Edward jest bardzo pracowity, ale no, ma dwoje ręce, dwoje oczu i jeden komputer. Nie, czy dwa? Jeden. Panie burmistrzu, ja myślę, że sprawa dotycząca budynku PKP, myślę, że trzeba by się nękać pismami właśnie, żeby, że jest brudno, nieczyste, no żeby i w ten sposób oni by się chcieli pewnie tego pozbyć, że jest to dla nich uciążliwość i być może szybciej by podjęli taką decyzję. No bo wiemy, jak ten nasz budynek wygląda. I może w ten sposób też byłby sposób na to wszystko. Znaczy tak, żeby jasność była, żeby rozmawiać sensownie o środku, o dworcu, to musimy mieć pomysł, skąd pozyskać pieniądze na jego remont, bo ja wam przypomnę, że będzie analogiczna sytuacja jak z internatem, nie? Musimy wiedzieć, że mamy pieniądze, Pan burmistrz mówi, na pewno przejęcie dworca to są ogromne pieniądze i prędko tego nie zrobimy, ale chociaż o tej wiacie, czyli rozmawiać z tymi przedsiębiorcami, przewoźnikami, bo tak pan mówi, tak, że to jest jakby ich obowiązek, może do ich pismami nękać, no coś trzeba by było z tą wiatą zrobić. Słuchajcie, takie pismo wysyłamy, kończy się to tym, że przyjeżdżają przedstawiciele spółki PKP, jakieś tam, oni tam mają milion spółek z zarządami, z prośbą, żeby im pomóc, bo oni nie mają ludzi albo nie wiedzą jak. W zeszłym tygodniu czyściliśmy im kanalizację. Nie tylko tą część na terenie miasta, ale też pomagaliśmy im uporządkować na nieruchomości. Nie? No mówię, żeby rozmawiać o dworcu, to trzeba mieć wymyślone skąd środki. W funduszach unijnych raczej byśmy znaleźli, ale tam będzie wkład własny. Tam będzie wkład własny minimum 15% plus środki niekwalifikowalne, czyli 20% trzeba mieć swoich pieniędzy, słuchajcie. Czyli zakładając, że wartość inwestycji byłaby powiedzmy 7 milionów, to 20% z tego to macie, kwotę jaką macie. Tyle. Na dzień dzisiejszy mamy jakby rozplanowane inwestycje. Szczerze mówiąc, te duże inwestycje do roku 2027 to macie zamknięte. Bo jeżeli zaczniemy remontować przedszkole z otoczeniem, cały budynek, tak, zaczniemy remontować gimnazjum, które jest zabytkiem jeszcze do tego, to każde pieniądze na to pójdą. Nie? Jeszcze się zgłasza pan radny. Ja wrócę cały czas do tej wiaty. Nie wiem, jaki jest koszt tej wiaty. Myślę, że nie jest aż taki ogromny i nie byłby dużym obciążeniem dla miasta. I moje zdanie jest takie, że nawet gdybyśmy tą wiatę postawili nie na swoim terenie, to nic by pewnie tam się nie stało wielkiego. Myśmy myśleli o tym, natomiast no znowu. A jaki to jest koszt mniej więcej? Czy wiaty? Nie jest pan tak. 50 tysięcy. Kiedyś analizowaliśmy. Tam by trzeba było od podstaw, bo tą wiatę przy szpitalu my remontujemy, ale kilkadziesiąt tysięcy do 100 tysięcy to jest tak, tyle to kosztuje. Na dzień dzisiejszy, słuchajcie, na najbliższe 3 lata nie sądzę, żebyśmy znaleźli te pieniądze. Tym bardziej, że no znowu inwestować powinniśmy w swój teren, nie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Bardzo proszę, pan radny Narkiewicz. Panie burmistrzu, mam pytanie, bo zima się zbliża. Czy mamy środki zabezpieczone na utrzymanie dróg i kto jest podmiotem, który będzie dbał o nasze drogi? Dziękuję. Tak jest, mamy zabezpieczone środki na utrzymanie dróg w rozsądnej wysokości, czyli analogicznie do lat ubiegłych. Wykonywał będzie bieżące utrzymanie dróg pan Kierul. Tak, w poprzednich latach jakby nie mieliśmy większych zastrzeżeń. A jeśli chodzi o chodniki, to przygotowaliśmy nasze ciągniczki, mamy zatrudnionych ludzi, więc będziemy dbali o to my sami. Najtańsza forma, nie? Dziękuję bardzo. Więcej spraw nie widzę. Sprawy są załatwiane na bieżąco, tutaj niekoniecznie na sesji. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie punkty na dzisiejszą sesję, zamykam 62. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo państwu.